Krzysztofa Zawinińskiego. W zeszłym roku wygrał 2 wyścigi w Sopocie, a tutaj w Warszawie spisywał się troszeczkę słabiej, ale też to jest dobry koń. I z 8 Irving, o którym wspomniałem, że wygrał 2 biegi, to bardzo mocny, silny koń. On tutaj może jeszcze nie biegał, ale już może dobrze wypaść w pierwszym starcie. Najsłabiej ruszył In Polish, on jest ostatni, a poprowadził od razu z miejsca Laron. Laron, blisko niego Defensor. Te 2 konie na 3 pozycji Lord of Edensa, więc faworyci, i 4 Irving też pilnuje uciekającego Larona, więc faworyci w komplecie na początku. Tam do przodu przeszła także Daga angielska, to jest koń angielskiej hodowli, towarzyszka stajenna Larona. Obydwa biegają w stajni Beniaminek pana Marcina Kaszubowskiego. Na razie z tyłu In Polish. Wydaje się, że tempo jest rzetelne, równo, a więc szanse tych koni z tyłu troszeczkę rosną. Laron narzucił mocne tempo. Na 2 pozycji też posyle Defensor. Na 3 Lord of the Dance, na 4 Irving i ciągle ostatni jest In Polish. In Polish. W połowie zakrętu ciągle pierwszy Laron przed Defensorem. Laron, Defensor, Irving od pola się rozpędza. No tu będzie zacięta walka na finiszu. Jeszcze 600 metrów, bo Laron podyktował bardzo ostre zwalunki swoim rywalom. 400 metrów do celownika. Laron, Defensor, Laron, Defensor, te 2 konie. Któż tam jeszcze doskoczy? No rozpoczyna Irving finisz polem. I ma troszeczkę lepszy tor do finiszowania niż te konie, które walczą tutaj przy kanacie o zwycięstwo. Laron doskonale, atakuje go Defensor, ale czy da radę? Chyba nie. Laron się dobrze broni, Laron z Defensorem. Do celownika jeszcze jest 200 metrów, to jeszcze jest dużo. Laron, Defensor i od pola finiszuje Lord of the Dance niebezpiecznie. 3 konie jednak walca, nie w wal. Defensor, Love of the Dance i za chwilę celownik, Defensor of the Dance. I celownik, Defensor, Lord of the Dance, a Laron dopiero na 3 pozycji. To duża niespodzianka. 4 kończy Irving. Ależ tutaj była walka. No, Laron.